To się rzadko tak udaje, jak tobie się udało, bo tworzysz jakiś po prostu projekt, kabaret i potem już zakończyliście działalność i następny i też odnosi sukces. Także... Najbardziej się cieszę, jeżeli mogę zareklamować, to z mojego takiego osobistego projektu. Ja sobie wymyśliłem taki kabaret bez konserwantów, ponieważ właśnie przyszedłem... Mogę mówić, czyli to coś nowego na będzie. Na emeryturę przyszedłem, a jakoś się trzymam, ale tak mi ktoś powiedział. Ale to tylko na papierze, oczywiście artystą się jest, jak to się mówi, do śmierci. Tak, nie? Bo to... tak. Natomiast właśnie z moim kolegą pianistą przygotowaliśmy sobie taki godzinny, solowy mój, do spółki z nim. Coś tam śpiewam, coś tam gadam, dlatego nazwaliśmy to bez konserwantów, no bo to zdrowe jest teraz. Zauważyłaś, że wszędzie jest napisane, że ta woda jest bez konserwantów, wino, piwo. Wszystko, wódka jest bez konserwantów, naprawdę. Mimo, że tam czasem są jakieś konserwanty, ale tak się pisze, K-153, żeby to wystrzegajcie się tego konserwantu. A co to jest K-153? Ale na pewno strasznie głowa potem boli, naprawdę. Ja ci powiem, to jest tak jak z testowaniem się na tego koronawirusa, nie wiem, bo to jest dość intymna sprawa, nie będę sprawdzał, czy jesteś zaszczepiona, czy nie. Ale... Jestem zaszczepiona, no tak. Więc chcę wam powiedzieć, proszę państwa, moi drodzy, że ja na przykład przez wiele, wiele miesięcy, wszyscy chorowali, ten poszedł do szpitala, tam coś dzwonił. A ja się dobrze czułem generalnie, żadnych objawów. To zdradź nam, dlaczego, co brałeś? No więc właśnie, najpierw nic nie brałem, a potem, ale może gdzieś chcesz pojechać, no to może byś test zaczął robić. Te testy były strasznie drogie, te oryginalne testy. Tak. No więc, a jak, masz smak, masz węch? Wszyscy pytali. Ja mówię, no mam. No to postanowiłem się testować sam. Kupiłem sobie taki duży litrowy rum kubański, 70% mocy, aromatyczny. I codziennie sobie nalewałem pół szklaneczki. I to było to lekarstwo. Czuję. Smak mam, wypijałem. I tak piłem przez trzy miesiące tę butelkę, codziennie wszystko było dobrze. Pewnego dnia zrobiłem sobie 6 testów naraz i dopiero rano rozbolała mnie głowa. To tak wszystko. No ale to trzeba sobie jakoś radzić w życiu, prawda? No oczywiście, każdy ma swój sposób na zdrowie. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, ale obecnie też, to znaczy nie rozstałeś się z radiem, bo wiem, że obecnie chyba jesteś na antenie Radia Katowice, tak? Zgadza się, radio to jest moja druga miłość. Po takich występach kabaretowych i takie miałem szczęście, że kiedy nas tam z tej trójki pogonili, a było to już 15 lat temu ponad, bo to w 2004 ostatni raz wystąpiliśmy jako Parafonia, to po paru latach, no przygarnęli mnie tu w Radiu Katowice. Mnie to pamiętali, ja chcę powiedzieć, Renata, że ja pierwszy raz się w Radiu Katowice pojawiłem w 78 albo 9 roku na praktyce, bo ja studiowałem dziennikarstwo, zadzwoniłem do Olka praktyki. Trzaski, znaczy do radia zadzwoniłem, nie wiedziałem do kogo dzwonię, ale zgłosił się Olek, a no to jak jesteś student, to przyjdź, to ja ci będę. I Olek Trzaska, czyli Masztalski potem, zajmował się tą opieką nad praktykantami. To znaczy był mój pierwszy kontakt i po tych 40 latach praktycznie rzecz biorąc udało mi się wrócić, to znaczy mój też wieloletni kolega, pracownik Radia Katowice, Zbyszek Malecki, czyli autor takiego magazynu, który w Katowicach powstał. Zespół adwokacki, Dyskrecja. Dyskrecja. I mówię, a coś, jak ty masz tu, jeszcze wtedy w Katowicach mieszkałem niedaleko, masz radia, to wiesz, przyjdź tutaj jakiś może sketch, a może jakąś piosenkę napisałem. No i to tak krok po kroczku. To też już jest wiele lat ten program. To już ładnych, ten Dyskrecja, to bardzo długo chcę ci powiedzieć, będzie miała chyba 45 lat teraz w 2021 roku. No i chodzi teraz na antenie w soboty. Też się zmienia ten czas nadawania, co nie wpływa korzystnie, jak są stali słuchacze. No, ale frajda jest największa, natomiast moja miłość do radia ostatnio się tak już porobiła taka, że postanowiłem sam w domu, zwłaszcza w pandemii. Zrobiłem sobie takie zdjęcie, mam garderobę taką szafę, nie? Taki pokoik. Z takim skośnym dachem, mnóstwo tam ciuchów wisi i to jest idealnie wytłumione miejsce, czyli takie studio. Tak. I ja zawsze mówię, jak Zbyszek dzwoni, mówi, nagrywamy, ja mówię, idę do studia szafa, wchodzę, dźwięk się nie odbija, nagrywam w domu i postanowiłem również realizować. To są właśnie fajne czasy, że można w domu wszystko zrobić, nie musisz jeździć i tak dalej. A powiedz taką rzecz też ważną, bo jak to jest tutaj z pomysłami, bo tak, na
przykład w moim przypadku ja piszę akurat teksty piosenek i teksty piosenek są ponadczasowe, prawda? Ja nagram jakąś płytę, koncertuję z tym, nie muszę ciągle pisać nowych rzeczy, a jak to jest u ciebie? Bo na przykład ja jak oglądam jakiś kabaret i jak słyszę, że powielają te same dowcipy, no to nudzi mnie to, a przecież też się ludzie wypalają. Czy ty miałeś też takie momenty, że byłeś, nie wiem, wypalony, nie miałeś pomysłów żadnych? Tak, ciężko się przyznać do tego, ale to ja wam coś powiem. Kabaret to jest, powinien być zawsze na bieżąco i reagować na wszystko, co się dzieje. Przynajmniej ja taki kabaret cenię i uprawiam. To znaczy, oczywiście są pewne zupełnie ponadczasowe skecze, prawda? Telewizja wspomina czasami, nie wiem, Dudka, kabaret Dudek, ten żydowski szmonces. Sęk, jaki sęk, to wszyscy to kiedyś słyszeli, a to ma napisane 60 lat temu, nagrane 50 lat temu. Natomiast ja starałem się zawsze na bieżąco, wychowałem się na takim kabarecie literackim, który starał się pisać jakby niekoniecznie od razu krytykować, wyśmiewać tę władzę, która jest akurat, natomiast być na bieżąco, czasy się zmieniają. Ja mam 65 lat i to, co ja przeżyłem przez ostatnie 45, to są nieprawdopodobne historie i technologicznie, cywilizacyjnie, tak, obyczajowo, tak. I również ustrojowo. Ja przeżyłem socjalizm, proszę Państwa, przeżyłem trzecią Rzeczpospolitą, czwartą, teraz może jest czwarta i pół, trudno powiedzieć dokładnie. Natomiast to wszystko powinno, moim zdaniem, mieć odzwierciedlenie w tekstach. I tak jak powiedziałaś, jeżeli się pisze tekst, na przykład mówiony, czy sketch, czy żart wymyśla, to on się rzeczywiście zestarzeje. Tak. Te słowa, te żarty, jak usłyszysz raz, drugi, no ileż można usłyszeć? Tak, żart. Można wrócić do niego po 10-15 latach. Natomiast ja osobiście staram się wyżywać w takich krótkich pioseneczkach. Założyliśmy tam z kolegami, z tym moim pianistą, tak zwane selfie band. Po pierwsze nagrania polegały na tym, że właśnie braliśmy aparat, puszczaliśmy jakiś tam podkład, albo była gitara, na gitarze był przypięty aparat. I tak żeśmy, żeby główki tylko było widać, żeśmy śpiewali, stąd selfie band. I staraliśmy się zawsze na bieżąco, szybciutko, jak się coś wydarzyło, nie wiem, nasza nowa władza przyszła do władzy i w jedną noc uchwaliła ustawę w Sejmie. Były takie ustawy, prawda? Tak, tak, no to myśmy wtedy zrobili parodię, że będzie ustawa, będzie się działo i znowu nocy będzie mało. I tak, to taka potrzeba wewnętrzna, żeby to szybko skomentować, żeby to nie uciekło. I to jest oczywiście wszystko do obejrzenia w sieci, w internecie, czy na profilach Facebooku. Jak to jest teraz też z tą treścią? Po prostu, bo kiedyś na przykład w latach 90. po transformacji, no to wiadomo, było o czym mówić, opowiadać, a teraz ja zauważyłam, że 90% treści w kabarecie wiąże się z obyczajowością, tak? A polityki jest mniej. Czy to z tego powodu, że ludzie się podzielili dzisiaj na takie dwie grupy i może kabarety boją się, żeby się publiczność nie odwróciła? No pewnie tak. No, słuchajcie, to jest kolejny podział, który nastąpił w Polsce. Teraz, była Polska A, Polska B. Była Polska, która wierzyła w zamach i uważa, że była katastrofa po prostu. Jest Polska, która się szczepi, Polska, która się nie szczepi. No tak. Teraz to samo jest troszkę ze sztuką. To znaczy, oczywiście kabarety, które decydują się nadal występować w telewizji publicznej czy w radiu publicznym, nie będą w żaden sposób krytykowały władzy aktualnie nam panującej. Taka jest ta publiczna telewizja, i to poza dyskusją. No, oczywiście część kolegów się obraża. Jak ty tam u nich występujesz, to ja ci ręki nie podam. Słuchajcie, to nie jest wszystko takie proste. To co ja mam powiedzieć, kiedy w 1984 roku, rok po stanie wojennym, który został zlikwidowany, mnie trójka, która też była, ona była zamknięta, wszyscy najważniejsi, Jacek Fedorowicz, Marcin Wolski, odeszli z trójki, a oni mówią, że młody kabaret długi, tutaj Jacek Łapot, Piotr Kucha, by audycję swoją robili. Myśmy nie wiedzieli, czy to tak wypada, bo powiedzą, że czy to jest jakieś fair? Tak. Wszyscy bojkotują publiczną, a my... I to te same dylematy pewnie mają ludzie teraz. No, ja mam już swój wiek i ponieważ usłyszałem parę razy,
dokładnie w telewizji publicznej, jeszcze w Dwójce, potem w Polsacie, od producentów tych programów kabaretowych, które tam są w dużej ilości cały czas. Kiedy nawet przyszedłem z moimi kolegami, gwiazdami serialu Rancho, żeby może spróbować kabaret kałamać, dajcie nam szansę. I co jesteście powiedzmy? Za starzy jesteście. Aha. Jesteście, jak ale to jest zawsze taki pretekst. Ale my jesteśmy, wiesz. No ale rzeczywiście coraz to nowe, młode się mają pojawiają. Pretekst. I chwała Bogu. Tak. Natomiast no, to już jest kwestia potem oceny, czy jak to publiczność ocenia, wiesz. Czy tak, tak. Ja bardzo często po występach, ale to zawsze jest taki mój rocznik, czyli ktoś, kto ma 50-60 plus, podchodzi tak, no, ja to pana pamiętam jeszcze z kabaretu drugi. Panie Jacku, czyli miłe to. Ale panie Jacku, nie pan powie, bo ja tak oglądam te młode kabarety, o co to chodzi, bo ja nic nie rozumiem z tego, mnie to w ogóle nie śmieszy. No co ja mam gościowi powiedzieć, wiesz, no ja mówię, no. Co, no mnie też nie śmieszy. Nie będę wszystkich krytykował, bo niektóre mi się bardzo podobają. Kocham niektóre kabarety, czy kabaret Moralnego Niepokoju, czy na przykład Dąbrowski kabaret Dno z Dąbrowy Górniczej, który bardzo rzadko występuje pod już teraz tym szyldem. Natomiast widziałem ich ostatnio w Mam Talent jako cyrk Partolini. Bardzo zabawni są. Więc no, wiecie, ale to właśnie kwestia też, gustu też. Chciałam to poruszyć, że tych kabaretów jest naprawdę mnóstwo, a kilka takich tylko, powiedzmy, prawda? Super. Bo teraz no, niektórzy uważają, że na przykład przebiorą się za kobietę. To jest nagminne. Tak, nie? Czy na przykład ubiorą jakieś sweterki dziwne. A ty powiedziałeś kiedyś takie zdanie: nie jestem komikiem, nie robię błazenady. I to mi się spodobało. No i tego się trzymam, staram się tego trzymać. To znaczy, ja w swojej, że tak powiem, karierze miałem takiego, że się przebierałem za górala, za bacę. Bo jakoś, na przykład, słuchajcie, tyle lat mieszkania na Śląsku, a gwary śląskiej, tego akcentu właściwie nie potrafię. Może znam słowa, bo kupiłem sobie słownik gwary śląskiej, żeby tak. No w każdym razie nie potrafię, natomiast jeździłem bardzo często na Podhale czy do Zakopanego i tak jak ci górole potrafią wkuzyć tego cepra i tak pogadać. I taką jedną postać, taką, no, bo to była błazenada. Ja wtedy wyszydzałem, że tak powiem, pomysł o zorganizowania zimowych igrzysk olimpijskich w Zakopanem. Pamiętacie państwo? One chyba miały być w 2004 albo 2006 roku. To były niezłe jaja naprawdę i ten góral Stasek, bo ja Stasek byłem, taki góral, śmiał się z tego i głupka z siebie robił. To była błazenada i nie wstydzę się tego, natomiast generalnie, no masz rację, to znaczy to są najprostsze środki takie, wiesz, jąkać się, śmiać się z no tak, różne, tak, niektórzy tak. Robią to znakomicie, to ludzi bardzo śmieszy, natomiast jeżeli nie ma tam w tekście takiego drugiego dna, że to o coś chodzi temu, że się jąka, ale macie domki do przodu takie, albo te pepeni. No to już jest tylko błazenada, to jakoś tego no, unika. No, moglibyśmy tutaj jeszcze długo, długo opowiadać. To panowie koledzy, którzy się przybieracie tak. Za baby, tylko żeby nie bierzcie tego personalnie do siebie, dobrze? Ja chciałam ci bardzo serdecznie podziękować za to, że tu przyjechałeś i zapraszamy też na kanał Jacka na YouTube, Jacek Łapot, bardzo serdecznie. A mogę jeszcze tylko małą reklamę tak, i zapraszam tak. Też na moje podcasty, to na stronie Empiku można zobaczyć kulturalny podcast przez COOL, czyli taki odświeżający podcast Jacka Łapota. Tu taka... Dobrze, ja to też napiszę, także dobra. Państwo będą wiedzieli. Jeżeli wam się podoba program, jeszcze raz bardzo proszę, subskrybujcie. Łapka. I do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Zaszczepili mnie na odrę, ospę, świnkę, dipertę. Wszystkich szczepień nie pamiętam, ale chorób także nie. Bo zdrowie tylko jedno jest, więc każdy lekarz mówi, że szczepionka, 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 nie weźmiesz, będzie źle.
medycyna jak dziewczyny. Pojąć coraz trudniej je, gdy zażywasz kokainę. Raz pomoże, a raz nie. A zdrowie tylko jedno jest, jak antyszczepionkowy test. A po antybiotyku to można pić? Szczepionka, 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 uboczne skutki złe. Szczepionka, 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 powikłań źródłem jest. Więc kto nie chce, niech nie bierze. Ja na zastrzyk czekam, lecz szczepmy się na niską pensję. Na nienawiść, chamstwo też. Agresje, demagogie złe. A zwłaszcza na głupotę. Hej! Szczepionko, 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 z głupoty wylecz nas. Szczepionko, 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 głupocie powie spas. Szczepionko, 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 przed dzbanem ochroń nas. Szczepionko, 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 z głupoty wylecz nas. Szczepionko, 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 głupocie powiedz pas. Szczepionko, 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 przed dzbanem ochroń nas.